Cześć, nazywam się Bartek Czepita. Jestem absolwentem Silwy. Szkolenie Silwy odbyłem jakieś pół roku temu u Kasi Koźlińskiej i chciałem z Wami się podzielić doświadczeniami, jakie zebrałem przez te pół roku. A więc zaraz po szkoleniu miałem bardzo, bardzo ochotę wykorzystać to, czego się nauczyłem i szukałem tak naprawdę takiego momentu, gdzie mógłbym to wykorzystać i sprawdzić, czy to faktycznie działa. I miałem taką sytuację, że chciałem wypróbować każdą z technik i cały czas jeździłem wszędzie i tak się zastanawiałem, czy to w ogóle działa, czy to faktycznie można coś z tym zrobić. I wyobraźcie sobie, że przyciągnąłem do siebie takie dosyć nieciekawe wydarzenie, bo skręciłem sobie kostkę. Ale stwierdziłem, że chyba sam to sobie przyciągnąłem, bo cały czas chciałem to jakoś sprawdzić. I skręciłem sobie kostkę tak naprawdę poważnie, a kręciłem sobie kostki już każdą jedną po 4-5 razy w życiu, bo jeździłem dużo na deskorolce i wiem, jakie chrupnięcie czym smakuje i jak to potem wygląda, bo w gipsie przechodziłem trochę czasu i wyobraźcie sobie, że zastosowałem znieczulenie rękawiczkowe zaraz po tym skręceniu. Kostka mnie tak bolała, że nie mogłem na nią stanąć, ale potem właśnie zareagowałem bardzo szybko. Przypomniało mi się, że chcę przecież to wykorzystać, chcę przecież sprawdzić, czy to działa i zastosowałem znieczulenie rękawiczkowe. Mówiąc sobie, że nie ma skręcenia, że nic mi się nie stało, nie ma krwotoku i wszystko jest w porządku. I po jakichś 10 sekundach, gdzie tak sobie mówiłem, trzymałem się za tą kostkę ręką, puściłem i ból mi przeszedł. I dla pewności, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest tak, czy to nie jest mój głupi wymysł, wstałem na tą nogę i zacząłem na niej skakać. I wyobraźcie sobie, że w ogóle bólu nie było. Kostka mi się nigdzie nie przesunęła i mogłem normalnie chodzić 15 sekund zaraz po tym wydarzeniu. I to uważam, że jest niesamowite doświadczenie, jakie zebrałem. Po tym wszystkim pochwaliłem się tym mojej kuzynce, że sobie już jakoś tam pomogłem. I ona miała wtedy jakąś wysypkę na całym ciele i spytała, czy mógłbym coś w tym kierunku zrobić. Powiedziałem, że jasne, czemu nie, że chętnie spróbuję. I podchodziłem do tego dwa razy, w moim laboratorium oczywiście. W pierwszym razie nie byłem tak do końca skoncentrowany i czułem, że to chyba nie wyjdzie, ale na drugi dzień podjąłem jeszcze raz próbę. I zrobiłem to tak, jak należy. I wyobraziłem sobie, że jestem wstrzyknięty w strzykawce przez mojego druida, który porządził specjalny wywar na tą chorobę. Wstrzyknąłem się z moim statkiem powietrznym w środek mojej kuzynki. Wyobraziłem sobie, że ona jest jak balon pusta od środka. Rozłożyłem w swoim pojeździe taki spryskiwacz, który spryskiwał ją od czubka głowy przez całe ciało aż do czubków palców. I po 3 dniach dostałem telefon od kuzynki z pytaniem, czy ja coś w tym kierunku działałem, bo ona już nie ma tej wysypki. To znaczy, zostało jej gdzieś tam w jednym czy w dwóch miejscach, ale w ogóle już ją nie swędziało, z czym miała bardzo duży problem. I po kolejnych 2 czy 3 dniach ta wysypka całkiem minęła. Moja kuzynka, podekscytowana tym wszystkim, spytała, czy jej jeszcze pomogę w jednej kwestii, bo miała notorycznie taki suchy kaszel, który był wymuszany przez jej organizm. Ona mówiła na przykład jedno zdanie i musiała kasznąć. Po prostu taki był wymuszony. No i powiedziałem, że też się postaram to zrobić. I podchodziłem też do tego dwa razy, bo pierwszym razem nie czułem się do końca skupiony i nie czułem, że to. Za drugim razem wszedłem konkretnie w ten stan i również sobie wyobraziłem, że zostałem strzyknięty przez mojego druida z takim spryskiwaczem i że jej spryskuje całe gardło tym wywarem, który ma pełno witamin, który ją leczy i sobie po prostu wyobrażałem, że tam wszystko skleja się razem z powrotem. Jak małe molekuły. I również na drugi czy na trzeci dzień od mojej kuzynki dostałem telefon, która się bardzo cieszyła i była wręcz w niebo wzięta, że kaszel jej przeszedł. Że czasem jeszcze kasznie z 2, może 3 razy w ciągu całego dnia, ale nie jest to kaszel, który jest wymuszany co pół minuty, no nie? Także mogę z czystym sercem powiedzieć, że metoda Silwy działa, tylko trzeba oczywiście w tym kierunku coś robić, nie można tego tak sobie zostawić. I chciałem gorąco polecić szkolenie Silwy u Kasi Koźlińskiej, bo szkolenia są bardzo kreatywne, jest bardzo fajnie, jest wesoło i jest naprawdę świetna atmosfera na jej zajęciach. Dlatego polecam każdemu, kto jeszcze się zastanawia, nie jest do końca pewny, to nie jest duży koszt, a coś dla siebie można zrobić. I to jest moim zdaniem jedyne szkolenie, po którym dostajesz gotowy materiał, który możesz jakoś z tym pracować. Nie ma drugiego takiego szkolenia, które ci mówi, tutaj masz narzędzie, tutaj coś i teraz sobie działaj. A w tym szkoleniu Silwy właśnie dostajesz gotowy produkt do ręki, z którym możesz pracować. I to jest wyjątkowe właśnie w tym szkoleniu.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Kasię. Na razie.